razie amator, teraz trzeci od razu w pierwszych zawodach, swoje zawody w klasie pro i już był trzeci po pierwszym przejeździe. Ja zauważyłem porogiewkę w górze. Zobaczymy. Zobaczymy jaki błąd, nie? O, czerwony pachołek, to jest minus jeden, kochani. Człowiek jeszcze wyjadł się. I tak puchar fair play należy do niego dzisiaj, bo za użyczenie konia małego Pisoli. Wielka sprawa. Jest sam na tym koniu, bardzo najwyższe lauki. Będzie presja na Dzikim, no naprawdę. Dziki się. Ale Kio również nie wytrzymał tej presji. Już sekunda musiałby pojechać na 53. Naprawdę niesamowity poziom. Ogromny brawa dla wszystkich zawodników. Dla tej czołówki w klasie amator, dla wszystkich debiutantów, a już klasa pro po prostu potwierdza, że jesteśmy naprawdę dużą europejską siłą, jeśli chodzi o Gincanę. 56-49 i minus 1 to plus 1 oczywiście. Kio! Czwarte miejsce. Jeden. Czy to już jest sekunda? To już jest sekunda. Dziki potrącił pachołek na pierwszym lustrze. W związku z tym musi pojechać na poziomie 53 sekund. Czy ma szansę? Oskar pojechał perfekcyjnie. 54-73. To co musiał. Miał pojechać 53 i pojechał 53. Plus sekunda kary daje mu to miejsce numer 1 po wspaniałej walce z Oskarem Okej Kubickim. Fantastyczna, rewelacyjny zawodnik. Zrobił co musiał. 53 z kawałkiem, ale walka jest fantastyczna. Jesteście, to są dwaj wielcy mistrzowie, legendy Gincany. Moi drodzy, Kio kontra Mały Chris. Finał Pucharu Rektora Politechniki Łódzkiej, który zamyka i doskonale spina nasze dzisiejsze fantastyczne zawody z fantastycznymi zawodnikami. Pierwsze koło zaliczone. To jest kluczowe. Kio już jest. Zaliczone? Zaliczone! Ułamek sekundy
przed małym Chrisem. Kio, wielkie brawa. Kio w półfinale. Panowie, podziękujcie sobie nawzajem. Super sprawa. I to był pierwszy ćwierćfinał. O Włos wygrał Kio. A teraz kogo mam zaprosić? Panie sędzio. Góral? Jest. Snajper? Góral i snajper. Losowanie było? Losujemy miejsca. Góral pozamiatał w drugim pojeździe. Z głębokiego 23 miejsca wystorował się na miejsce numer 2. Snajper również pojechał fantastycznie, drugi przejazd dało mu to miejsce na budynku, miejsce numer 3. Jest blisko. Wydaje się, że nieco z przodu jest jednak snajper minimalnie. I to jest ostatnie obciążenie. Snajper zatrzymał. Czysto? Nie zmieściłeś się. Góra się nie zmieścił. Snajper się zmieścił. Nie zabił się po drodze. Wielkie brawo, panowie. W półfinale. Z Kio. Pojedzie snajper. Okej, okay. Piotrowski, zapraszam na losowanie. 3, 2, 1, start! Drugie kółko za nami. Oskar Potej Kubicki na prowadzeniu i tak naprawdę to już wygrał, bo Piotrowski się pospieszył o pół kółka. Powoli, powoli. I właśnie chwila dla fotoreporterów. Oskar Potej Kubicki. Oba się, ale obie maszyny zmieściły się w polu. Proszę bardzo, panowie. Witamy w finale, Oskar. W półfinale, witamy w półfinale, a zmierzysz się z Dzikim albo? Albo z Sorosiem. Obu panów zapraszam. Zapraszam na losowanie. Kolędzka. Uwaga. 3, 2, 1, start! Lektora Polityki. Nieco zmodyfikowana. Jeszcze musi ojechać, zatrzymać motocykl. Zeskoczył, czy zdąży? No zdążył, tak. Zdążył, wielkie brawa, panowie.
kochani, dziękuję bardzo. Soruś, kolejny fantastyczny występ zawodnika z Mysłowic we Wrocławiu drugi, tutaj dzisiaj trzeci. Lądują. Zatrzymał dobrze snajper i w pojedynku z Kio. Witamy w finale. Witam w finale, a z kim pojedzie snajper? Podobny półfinał mieliśmy 2 tygodnie temu. Oskar Okej-Kubicki z Dzikim. Brawa, wielcy mistrzowie, Oskar Okej-Kubicki i Dziki. Dziki w finale. Oskarowi dziękujemy pięknie. Wspaniała walka, wspaniały zawodnik. Dzisiaj trzeci w GP8, drugi w Dzikhanie GP. A teraz, kochani, to jest ten przedmiot, który należy unieść, wznieść. Dobiec do niego. Dziki. Snajper. Puchar rektora zdobędzie ten, kto zdobędzie puchar rektora. Snajper gotów? Zapraszamy, wielki finał dzisiejszego eventu. Wielki, wspaniali zawodnicy. Dziki walczy o 6. triumf z rzędu. 3 wygrane GP8. Dzikhana, puchar mistrzów. Wrocław, dzisiaj GP8, Dzikhana i tylko snajper może zabrać mu zwycięstwo. Panowie są gotowi. Kochani, wielki finał. Puchar rektora Politechniki Łódzkiej. Dziki czy snajper? 3, 2, 1, start! Tytułka. Położyć motocyk prawidłowo i chwycić upragniony puchar rektora. Puchar rektora jest w jego rękach. Można powiedzieć po tych dwóch edycjach,
Double, triple. Wszystko wygrał we Wrocławiu, wszystko wygrał dzisiaj. Wielki, wielki zawodnik, wielka legenda Zikhany. Nie wiem, czy znajdzie się ktoś. Mam nadzieję, że będzie wielka walka, ale kto objedzie Dzikiego i zabierze mu upragniony drugi już z rzędu tytuł mistrza Polski. Oczywiście wszystkim tego życzę. Życzę, żeby Oskar jeszcze mocniej naciskał Dzikiego, bo nasze widowiska dzięki temu tylko zyskują na atrakcyjności. Dziękuję wam wszystkim. To co, puchar rektora rozdany i jedziemy do Iron House. Panowie, odkupiłem winy, prawda? Już teraz powiedziałem, kto był na podium. Klasę amator wygrał głodny, za karę przeszedł do klasy pro. Przed Sorkiem i powiedzcie mi, przypomnijcie, kto był trzeci. Kto był trzeci? W Wrocławiu, w amatorach. Przyznać się, kto był trzeci w klasie amator we Wrocku? Dobrze, pierwszy był głodny, drugi był Sorek w klasie pro. Wygrał. Co to wygrał? 29, tak. Dziki? Przed Oskarem i na trzecim miejscu ręka w górę. Kto był na trzecim miejscu? Nie było trzeciego. No wady, właśnie. Krupic na miejscu trzecim. No i jeszcze była jedna kategoria najważniejsza. W kategorii afterparty. Ja nie będę mówił, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci, ale była wielka trójka. Był Kuman Paweł Koseła. Jest tutaj taki pan chomik, jest chomik i moja skromna osoba. Wielka trójka, najważniejsze zawody we Wrocławiu. Zikhany to mniej ważno wygrał, oczywiście Dziki. No to tutaj walczyliśmy. Tak. Kochani, na 3-4 prężymy mięśnie, wszyscy wiecie, o jakie mięśnie chodzi. 3-4! Dzisiaj zaczniemy od klasy amator, która do samego końca trzyma nas na pięciu. Na miejscu numer 3.